Włączajcie się do strajku akademickiego. Dzień dobry Państwu. To już kolejny wykład ze szczekaczką. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych i przede wszystkim pana doktora, który dzisiaj będzie ze szczekaczką mówił o Uniwersytecie bez zysku. Proszę przedstawić temat. O Uniwersytecie nie dla zysku. Nie dla zysku. Witam wszystkich, ale także będę mówił nie dla Antify, nie dla jakiejkolwiek partii politycznej, nie dla równości małżeńsko-płciowych, tylko dla Uniwersytetu. Spotykamy się tutaj i to jest wartość, która myślę, że połączyła wiele środowisk i na pewno pozwoliła się spotkać już w tej chwili ludziom intensywniej niż kiedyś. Aż tak nie naspotykałem wcześniej z koleżeństwem akademickim, jak dzięki tym protestom. U nas na Facebooku wisi takie ładne hasło, że rewolucja wywodzi się nie tylko z fabryk, ale ja bym chciał odzyskać dla nas pojęcie fabryki. Jesteśmy w końcu w Łodzi, jest to zdecydowanie miasto fabryczne i myślę, że w pewnym sensie możemy myśleć o Uniwersytecie jako o fabryce, czyli takim miejscu, w którym coś się kształtuje, coś się wytwarza, w którym opanowuje się określone sztuki, rzemiosło. I myślę, że powinniśmy też w końcu odzyskać dla nas pojęcie korporacji jako ciała, czyli tego, co złożone jest z wielu elementów, różnych elementów, ale wszystkich elementów, które są dla siebie konieczne, wzajemnie się zasilają i razem funkcjonują. Mnie nie boli myślenie o Uniwersytecie jako fabryce, czy jako właśnie tak cieleśnie rozumianej korporacji, pod warunkiem, że sensownie odpowie się na pytanie, co taka fabryka ma wytwarzać i po co ma wytwarzać. I zdecydowanie podstawowym celem Uniwersytetu nie jest wytwarzanie zysku gospodarczego w krótkotrwałej perspektywie. Prace legislacyjne trwają, ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie nadążyć w tej chwili za tym, co się dzieje. Z niektórych pomysłów podobno albo deklaratywnie się już wycofano. Była mowa, że wycofano się z pomysłu na rady naukowe, ale to był ten punkt, który był dla mnie druzgocący. Tak? W tych zapisach, które jeszcze do niedawna funkcjonowały, ponad 50% Rady Naukowej miało wywodzić się spoza środowiska akademickiego. Miało być to głównie środowisko biznesowe i była też bardzo duża dysproporcja, ona chyba ciągle jest, w traktowaniu wygaszania umów między nauczycielami akademickimi a członkami rady. Nauczyciel akademicki miałby wygaszaną umowę po orzeczeniu sądu. Mogło być to orzeczenie pierwszej instancji, bo pojawiało się tam hasło prawomocność. Członek rady mógł mieć wygaszoną umowę tylko w sytuacji, kiedy wyrok był już prawomocny. No, to jest skandaliczna w ogóle dysproporcja i skandaliczny pomysł. Czym taka rada mogłaby grozić? No, mogłaby grozić z całą pewnością zawężeniu badań. Mogłaby grozić zawężeniu kształcenia. Tak? Bo tak jak wczoraj słuchaliśmy na wykładzie, i w ramach ekonomii są różne perspektywy, które ujmują różne rzeczy z naszej rzeczywistości, ale różne dyscypliny uniwersyteckie pełnią też różne funkcje. I z całą pewnością w naukach społecznych i w humanistyce, czy w szeroko rozumianej humanistyce, jednym z tych elementów jest kształcenie, bildung, kultura, wychowanie. I tego wszystkiego nie da się wymierzyć w żaden sposób oparty na zysku gospodarczym. Podporządkowanie Radzie, której dominowałby biznes, albo jakakolwiek inna grupa ideologiczna, groziłoby także naszą utratą wrażliwości krytycznej.
Trudno na przykład byłoby podejmować krytykę kapitalizmu finansowego, neoliberalizmu czy jakiejkolwiek ideologii, wiedząc, że jej przedstawiciele mają decydujący głos, jeżeli chodzi o losy uczelni, o losy także nasze zawodowe. No, tutaj nie ma co kryć. Ale w konsekwencji ja też mam takie wrażenie, że uwikłałoby to uczelnie w zasadę odwrotną niż tą, którą wyznaje UJ, czyli byłoby plus vis quam ratio. I dlaczego tak sądzę? Ja pozwolę sobie zacytować tekst klasyka w pewnej mierze i profesora Ehrlicha, który bardzo wymownie to ujął. Ośrodek kierowniczy decyduje o celach związku, zasadniczych drogach ich realizacji. Rozstrzyga konflikty między członkami lub podgrupami. Decyzje ośrodka kierowniczego mają charakter ostateczny, w tym sensie, że mogłyby być uchylone dopiero zmianą układu siły. To jest na skutek zmian personalnych w samym ośrodku. Owa węższa grupa, którą określiliśmy jako ośrodek decyzyjny, ośrodek kierowniczy, przypisuje członkom związku sposób zachowania się, który jest dla nich wiążący, ponieważ może być w razie sprzeciwu wymuszony. I przyznam się szczerze, że w perspektywie tego cytatu ja bałbym się nie tylko Rady Naukowej podporządkowanej biznesowi, ale bałbym się odebrania uczelniom autonomii i demokracji w ogóle. Społeczność akademicka ma dla mnie sens tylko jako społeczność demokratyczna, a to oznacza, że jest to, czy powinna być społeczność, która komunikuje się także między wydziałami. To oczywiście nie oznacza posiadania ciał kierowniczych, hierarchii, obiegu odpowiedzialności, ale na to wszystko powiedziałbym, że warto byłoby spojrzeć w tradycji demokratyzacji pracy, partycypacji, a nie przez pryzmat wzmacniania jakichś określonych instancji, które miałyby nami kierować. I teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tym, dlaczego warto bronić demokracji, autonomii i humanistyki szeroko rozumianej na uniwersytetach w kontekście książki Marty Nussbaum Nie dla zysku, w której ona diagnozuje kryzys o wiele gorszy niż kryzys finansowy z 2008 roku. Twierdzi, że taki kryzys to globalny kryzys edukacji. I pozwolę ją sobie tutaj zacytować. W programach nauczania, które społeczeństwa demokratyczne serwują młodym, wprowadzane są radykalne zmiany, które nie zostały poważnie przemyślane. W pogoni za zyskiem poszczególne państwa i ich systemy nauczania, nie zważając na nic, rugują umiejętności niezbędne do podtrzymania przy życiu demokracji. Jeśli ten proces nie zostanie zatrzymany, już wkrótce państwa na całym świecie będą produkować pokolenia użytecznych maszyn, zamiast pełnowartościowych obywateli zdolnych do samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do tradycji oraz zrozumienia wagi zarówno osiągnięć drugiego człowieka, jak i doznanych przez niego krzywd. Na naszych oczach rozstrzyga się przyszłość światowych demokracji, pisze Nussbaum, i moim zdaniem losy uniwersytetów i kształt ustroju, w jakim będziemy w ramach uniwersytetów działać, chociażby na mocy ustawy, wpisuje się w to, co dzieje się z demokracją. To także przesądzi o tym, w jakim kierunku pójdziemy. Oczywiście nie jest tak i widzi to sama Nussbaum, że kraj nie potrzebuje silnej gospodarki, że kraj nie potrzebuje dobrej kultury biznesowej. Potrzebujemy tego wszystkiego. Tyle tylko, ja tutaj zgadzam się z Nussbaum, że podstawą dobrej kultury biznesowej i dobrej gospodarki są umiejętności, które kształtuje uniwersytet, wiedza, chociażby ekonomiczna, wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, ale także wiedza z zakresu etyki. Wszystko to, co dotyczy aksjologii, krytycznego myślenia, umiejętności argumentowania, rozumienia siebie nawzajem. I to uczelnie powinny być źródłem dobrej kultury biznesowej i silnej gospodarki, a nie gospodarka powinna być źródłem uniwersytetu w sensie aksjologicznym, tak? Bo oczywiście nakłady finansowe na uczelnie jak najbardziej tutaj będą nam potrzebne. Orientacja na zysk, pisze Nussbaum, sprawia, że wielu zaniepokojonych przywódców właśnie nauki ścisłe i technologie uznaje za decydujące dla przyszłości państw. Technologie, wiadomo,
nauki ścisłe, które też traktowane są jako łatwiej aplikowalne. I łatwo przy tym postawieniu nacisku na nauki ścisłe i technologie wpaść w takie humanistyczne oburzenie, że poczucie się, że oni będą mieli lepiej, że być może to za dużo strajkują humaniści i reprezentanci nauk społecznych, ale przecież jest tak, że my wszyscy jesteśmy sobie na równi potrzebni. Tak samo nauki ścisłe i technologia potrzebują humanistyki, jak dzisiaj nie da się uprawiać wielu gałęzi humanistycznych, abstrahując od technologii i abstrahując całkowicie od wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Czemu służy uniwersytet? Ja bardzo cenię taki fragment przysięgi doktorskiej, którą składamy, gdzie mówi się, że nie będziemy nic robić dla zysku ani próżnej chwały, ale będziemy pracować w imię prawdy. To oczywiście brzmi niesamowicie patetycznie. Kapitalizm, przepraszam, podły zysk. Dla podłego zysku, także to... No, zysk może być godziwy, chociażby kiedy jest wynagrodzeniem za godziwą pracę, tak? Ale wskazane jest tu przede wszystkim to bezinteresowne nakierowanie na prawdę jako nasz etos. Ja myślę, że to nakierowanie naprawdę łączy nas bez względu na dyscyplinę, w jakiej pracujemy. I my możemy się różnić, mogą się różnić nasze metody, mogą się różnić nasze języki, ale to, że prawda nas zobowiązuje, zobowiązuje także w sensie etycznym i że prawda jest czymś, do czego powinniśmy dążyć bezinteresownie, nie zafałszowując badań, nie robiąc kariery publikacjami po łebkach itd., itd., jest dla mnie czymś absolutnie podstawowym. I tego wymiaru zobowiązania, jakie stoi przed uniwersytetami, nijak moim zdaniem nie da się urynkować. Znaczy, prawda nie jest rynkowa. Oczywiście, aplikacja rozmaitych zdobyczy naukowych jest możliwa i wtedy ta prawda zyskuje taki wymiar bardzo praktyczny czy materialny, ale sama w sobie prawda jest czymś z innego porządku. Czy profesor Lech Witkowski pisał o tym, że jesteśmy trochę zawodem niemożliwym. Czy z jednej strony dążymy do tej prawdy, musimy się nią kierować, z drugiej strony wiemy, że nigdy w pełni jej nie osiągniemy. Tak? Więc mamy zobowiązanie i mamy drogę. Musimy przedstawiać coś, co jest rzetelne, ale z drugiej strony to zobowiązanie nigdy nie zostanie w pełni zrealizowane. I to zobowiązanie, że przejdę już kończąc jeszcze raz na ogródek szeroko rozumianej humanistyki, dotyczy jej bardzo praktycznego charakteru. Ja uważam, że humanistyka to jest dział nauki absolutnie stosowany. Chociażby dlatego, że my nie zajmujemy się czytaniem tekstów dla samego ich czytania, interpretacją dzieł sztuki dla samego ich interpretowania, badaniami społecznymi dla widzimisię. Tak? Pracujemy zawsze na sensach i wartościach, tworzymy pewne rozumienie świata i pewne rozumienie pojęć i chociażby już to powoduje, że to, co wytworzymy w naszej fabryce prawdy, wpływa w bardzo praktyczny sposób na inne praktyki społeczne. Widać to doskonale w sytuacjach zagrożenia, kiedy nauka zaczyna być podporządkowana jednej ideologii. Tak to było chociażby w Rzeszy z pojęciem narodu, z badaniami indoeuropejskimi, czy które tam były nazywane badaniami indogermańskimi. To widać dzisiaj, kiedy pojęcie narodu w Polsce też funkcjonuje w jakiś sposób absolutnie zawężony. Potrafi być wykluczający. Widać to po autorach, które mogą problematyzować demokrację, sprzyjając jej, a mogą stosować język pogardy dla dużej części. I myślę, że to jest nasze zobowiązanie. Jako humaniści jesteśmy bardzo odpowiedzialni społecznie. Musimy wiedzieć, co mówimy, dlaczego mówimy, jakie treści pojęć odsłaniamy, jakie próbujemy odrzucić, a jakie próbujemy zachować. I wydaje mi się, że bez tej pracy, bez pracy na wartościach, na pojęciach, na ich ciągłym problematyzowaniu, na krytycznej roli, staniemy się rzeczywiście kulturą automatu pewnego narodu. Staniemy się kulturą, którą
konsumpcji, tylko nawet nie będziemy świadomi tego, że konsumpcja też może być dobra i może być przyjemna. Tak? Bo do tego wszystkiego trzeba już zupełnie innej wrażliwości. I ministrowie mogą mówić, że prowadzimy protest, nie doczytawszy tego, co się w ustawie zmienia. Tylko, że to jest protest przeciwko pewnej idei uniwersytetu i w imię pewnej idei uniwersytetu. Moim zdaniem ustawa 2.0 kompletnie nie czuje ducha tego, czym jest społeczność uniwersytecka i nie czuje ducha tego, co my tutaj robimy. I przeciwko temu myślę, że trzeba nadal protestować. Dziękuję bardzo.